trzeci kwartał 2016 roku był lepszy pod wieloma względami niż analogiczny w 2015 roku, chociaż na tle całego 2016 roku wyniki są słabsze, co jest oczywiście związane z niskimi cenami surowców. Narastająco mamy ponad 13 miliardów złotych przychodów, wynik netto powyżej 0,5 miliarda. Natomiast kontynuujemy proces optymalizacji kosztów, przyglądamy się bardzo intensywnie i uważnie naszym inwestycjom zagranicznym, także mamy nadzieję na poprawę naszej skuteczności i efektywności w następnych kwartałach. Przychody wygenerowaliśmy na sprzedaży miedzi, ponad 500 tysięcy ton, niewiele ponad 500 tysięcy ton. Również w przypadku srebra uzyskaliśmy dobry wynik, 900 ton. Na innych metalach szlachetnych również uzyskaliśmy niewielki wzrost w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku. Wierzymy w projekt Sierra Gorda, to bym chciał bardzo jasno powiedzieć, natomiast kryteria decyzyjności, jakie będziemy brać pod uwagę przy ocenie dalszych kroków związanych z tą inwestycją, będą wyłącznie ekonomiczne. W najbliższych tygodniach będziemy mieć obraz całościowy sytuacji, zarówno pod względem zasobów geologicznych, pod względem modelu produkcyjno-kosztowego, jak i samej naszej wewnętrznej struktury organizacyjnej, która będziemy dostosowywać do realiów tego projektu, więc w najbliższym czasie podejmiemy ostateczną decyzję, natomiast bez wątpienia jest to jeden najważniejszy w tej chwili projekt, który wymaga szczególnego podejścia. Dlatego wczoraj był powołany nowy wiceprezes zarządu do spraw rozwoju, czyli między innymi do spraw aktywów zagranicznych, który będzie wspólnie ze mną przygotowywać strategię i ewaluację wszystkich naszych zasobów, nie tylko projektu Sierra Gorda, ale również będziemy podejmować decyzje odnośnie kontynuacji projektów w Ameryce Północnej, czyli kopalni w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych.